Witam serdecznie, ja jestem Zenek, a to jest Might and Magic Duel of Champions. Tym odcinkiem chcę rozpocząć nową serię. No w sumie Crash Meta zmusza mnie do tego tak naprawdę. Nie chcę nagrywać normalnych pojedynków, ponieważ tam 80% czy 70% talii to są talie, które są w stanie wygenerować bug i skraszować grę, więc po prostu, no jak widzę to takie coś, to po prostu nie odechciewa mi się grać, więc dlatego postanowiłem nagrywać odcinki tylko ze znajomymi i tak naprawdę do momentu naprawienia DOCA to prawdopodobnie będą na moim kanale tylko takie odcinki, ponieważ nie będę grał normalnych rankedów, nie będę grał turniejów szwajcarskich, ponieważ to nie ma sensu, szczerze mówiąc. No, trochę smutna sytuacja z tą crash-dykową metą, no ale co zrobić. Dobra, mniejsza z tym, tak jak mówię, to jest nowa seria. Do momentu, gdy Bluebite czy też Ubin nie naprawią duela, nie naprawią tych błędów, to będę nagrywał tak naprawdę tylko taką serię. Więc jeżeli będę nagrywał jakieś nowe talie, to też będę je testował prawdopodobnie tylko ze znajomymi. Po prostu omijam całkowicie szerokim łukiem, powiedzmy, na razie granie rankedów i to tyle. Dobra, dzisiaj ruszamy, pierwszy odcineczek, zagram sobie Elżbietą 6-4-2, będę grał z Marcinem. To jest koleżka o ksywce Makuson, jeżeli dobrze czytam. On zagra bodajże z Zardokiem i zagra Arianą. Jak moja Elżbieta wygląda? Mamy tutaj tak, z wydarzeń 3 razy ścieżkę przodków, 3 razy dzień świątyni, 2 razy powstanie mówcy ze światów. To jest taka antykontrolna, powiedzmy, talia. To jest w sumie talia przygotowana na wszystko. Ona jest w stanie przeżyć kontrolę, jest w stanie oprzeć się jakiemuś takiemu sporemu naporowi na początku gry. No ma dobre zaklęcia, ma roję insektów, więc jest w stanie pozabijać dość szybko jakichś takich mniejszych stronników, którzy są zazwyczaj grani w jakichś agrodekach, a później jest w stanie zaatakować dość mocno, bo gram tutaj naprawdę sporo, dużo takich koksiurów late game'owych. To jest taki midrange, midrange'owa talia trochę. Znaczy na pewno to jest midrange. Przy okazji jeszcze, tak jak mówię, taka kontra na kontrolki i kontra na rushdecki, ewentualnie jest też jakieś zabezpieczenie przed przewijarką, bo gram tutaj Shinoshi i gram księżycowego Feniksa, więc też w jakiś sposób chciałem się zabezpieczyć przed przewinięciem. No oprócz tego gram Dispele 3 razy boska interwencja, więc wszelkie masowe szały z popielania i tak dalej też zostaną usunięte, więc to takie po prostu talia na każdą sytuację chciałem złożyć taką talię i szczerze mówiąc całkiem niezła ma win ratio. Zresztą już jest na kanale, już ją kilka odcinków wrzucałem, gdzieś tam w top deckach możecie ją znaleźć w midrange'owych taliach, jeżeli szukacie jakichś innych odcinków z tej talii. Dobra, mam 35 stronników, Feniks, raz, 4 razy Harpia Zniewolona, 2 razy Czarodziej Mentor, 4 razy Tajemny Strzelec, 4 razy Minotaur Brutal, 4 razy Karma za Nowy Uczeń, 4 razy Jin Strażniczka, raz Hasafach, 4 razy Rakshasa Zwiadowca, raz Damran, raz Wybranka Światłości, 4 razy Lojalny Rakshasa, Shinoshi, 13 zaklęć, 4 roje, 2 razy Zagubiony Mroku, 4 razy Pożeracz, 3 razy Boska Interwencja, 2 razy Zapomniana Grota, 1 budynek, to jest Karma za Nowa Wieża. Razem 60 kart, 4, czy w sumie 6, 4, 2, talia do grania w standardzie. Okej, to widzimy się za moment, będziemy sobie pykać z Makusonem. Okej. Witam serdecznie, ja jestem Zenek, ze mną jest Marcin. Tak jak mówiłem jakiś czas temu, znaczy, chyba wspominałem na Facebooku, czy coś takiego, już teraz nie pamiętam. Będę grał pojedynki raczej ze znajomymi teraz, bo po prostu granie pojedynków, kurczę, takich normalnych rankingowych, no to się mija w ogóle z celem, bo jest, no crash meta po prostu dewastuje rozgrywkę, więc nie ma sensu w ogóle tego grać. Więc to przynajmniej z mojego punktu widzenia, no ja nie będę grał takich pojedynków, bo to nie ma sensu. Więc pogram po prostu kolejna seria, jaką będę nagrywał, czy też kolejne odcinki, jakie będę nagrywał z DOCA, to będą po prostu pojedynki ze znajomymi z DOCA. Na pierwszy rzut zgłosił się Marcin, który jest głównodowodzącym. Kiedy wbiłeś tego głównodowodzącego? Już w Crash Mecie zdobyłeś tego głównodowodzącego? Tak, gdzieś tydzień temu. To gracy, że się udało. Okej, okay, czyli pykniemy sobie dwa pojedynki. Marcin zagra najpierw z Zardokiem, tak? 4-3-0, tak? Czy coś innego? Czy się pomyliłem? 4-3-1. 4-3-1, okej. Okay. 4-3-1, ja sobie zagram Elżbietą, to jest taka w sumie... Taki midrange, trochę antykontrola. W sumie, tak jak mówiłem na początku Marcinowi, no jest w stanie jeszcze wytrzymać jakieś agro. Ten Zardok jego to może być taki dość szybki deck, więc zobaczymy, jak wytrzyma ta Elżbieta ten napór Zardoka. Dobra, to ciśniemy.
No, rozdanie kosmiczne mam. Trochę A lepiej. jak na drugiego gracza może być? Okej. Fiu, fiu. Dobra, co ja bym tutaj chciał zadziałać? Ta moja Elka to jest ten 6, bodajże 4-1, bo w sumie ty podałeś statystyki, ja nie podałem nawet. Więc no, mówię, co ja tutaj mniej więcej gram. Czyli mostów raczej nie będzie. No nie, 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 raczej nie. Aha, Boże, co tu pyknąć? Pykniemy sobie to. Super, nie mogę tego targetować. No, to mówiłem, taka trochę antykontrolna. Ze ścieżkami i kurczę z Dniem Świątyni. No, to nie było dobre. Okej. No, to już działa? Już się ludzie pytają, czy to działa. No nie, nie działa. Na razie gram sobie pojedynek ze znajomym. Okej. Mogę rozpykać, Boże, bo się jakoś nie mogę skoncentrować. A, coś takiego, dobra. Zagrajmy sobie coś takiego, chociaż no, troszkę fail, bo... A, chociaż zaraz, nie, 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 dobra, wszystko jest okej. Bo nie, teraz będziesz miał problem, żeby użyć tego kurczę, tej ofiary. No, teraz się zastanawiam. Albo ruin insektów może polecić. Oślepiające światło. No albo oślepiające światło na tym typku, ale tu też jest zakaz targetowania. No ale na tym zawsze da rady. Kurczę blade, to jego wyładowanie jest całkiem spoko. Teraz by mi się przydało naprawdę. A tu dupa, za przeproszeniem. Co tu robić? Boże, nie pamiętam dokładnie co gram w tej talii, ale ja chyba dispeli tutaj nie gram. I to może być problem. Jak masz dużo tych oślepiających świateł, to ja tu będę po prostu jak na jakieś... 4 razy albo 3 bodajże. To fajnie, tak będę. Będę się czuł jak na jakieś A4 jadąc maluchem dosłownie. Oślepiony przez wszystkich. Okej, okay, co ja tu mogę zrobić? Piątkę. WTF, WTF. No tak, tu będzie problem. Dobra, coś takiego, powiedzmy. Coś takiego, bo to jest najlepsza opcja. Teraz tak, tu. Dajmy mu zakaz targetingowania. Bombka, bombka. Let's go. No. 11-11, zobaczymy co z tego wyjdzie. Teraz się zastanawiam, czy nie poświęcić. Aha, bo nie mogę targetować w sposób. No właśnie, dałem zakaz targetowania, bo masz cały czas ten łód szczęścia i tak się boję, że go tam jakoś kurczę porobić zaraz. A tak masz teraz rebus, bo jak zaatakujesz tą harpią, to. Zostanie z odwetu, a ja sobie mogę ją skopiować. No chyba, że coś innego wymyślisz, chyba, że masz jakieś roje insektów jeszcze. Może ołtarz na szamankę, na łowczynię i na raczej zawiadowcę. Plus rozdzieracz czarnej czaszki z szybkim atakiem. No zawsze możesz próbować. Tylko, że on ma unik. Unik. Zajebiście.
No wiesz, możesz zaatakować i zawsze zadasz jeden damage jeszcze z tego, jeszcze z szamana. Zawsze lepsze to niż nic. A on ma niewrażliwość, więc. Zresztą on i tak nie ma odwetu, więc to jest whatever. Ale zaraz, przecież możesz go przestawić i coś zrobić innego, ale to niewiele to ci daje tak naprawdę. Whatever. Albo trzeba było harpią uciec. Znaczy nie, to było bez sensu, bo atakowanie nim w tego to też było zupełny bez sensu, już całkowicie. To tak. To tak. Co ja to mogę zrobić? Tydzień najemników by mi styknął. Jakby zadziałał, to byłoby całkiem fajnie. Pytanie to jest ryzyko trochę. Czy to zadziała, czy nie zadziała? No zależy, ile tam czarów grasz, nie? No, to właśnie problem w tym, że tu dość dużo czarów gram w tej talii. A jeszcze Łuty Szczęścia w sumie też gram, bo to jest. Zapomniałem powiedzieć, że to jest 6, bodajże 4-2. 4-2. Tutaj mostów nie ma, także nie ma co się obawiać, ale gram te. Gram zapomniane groty po prostu, żeby mieć jakiś draw w late game. Żeby coś tam sobie dobrać. Pa, 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 pa. Co tu zrobić? No nie, chyba pójdę w ruin insektów i bez tego tygodnia, bo to jest za ryzykowne. Trochę dla mnie. Myślę, że tak, strzelca. Myślę, że tego strzelca załatwię. To sobie pacnę. Co tu jeszcze? Okej, coś takiego i myślę, że coś takiego. Coś takiego i let's go. No, pytanie, czy masz jakieś tam oślepiające światło jeszcze znowu? Tego kurczę Blooda Hasafaha nie chciałbym stracić. Zobaczymy. Chyba sobie blokuje na górze. Jak tydzień dostanę, to mogę go sobie skopiować, jak mi wejdzie tydzień. Też trochę ryzykowne. Tam tygodnie gram chyba, czy zaraz ja gram tygodnie, czy to są twoje tygodnie? Chyba moje, bo ja gram na Chyba pewno twoje, bo ja cztery. chyba nie gram tutaj tygodni właśnie, to mi się tak wydawało, że tutaj tygodnie to coś, kurczę, ja w tej talii chyba ich nie gram. A ile grasz Ale w tydzień sumie to najemników? najpierw po Jest tydzień, no. cztery. No właśnie. No to teraz ryzyk fizyk, jak mi wejdzie, to sobie skopiuję twojego szamana. Potrzeba. No. No i kurczę, kappa, jak na razie. No mogę tak, mogę dobrać. Zostaną mi trzy surowce, ty tak z tym nic nie zrobię. Chociaż nie, wiem, że mógłbym zagrać, to by było git. Dobra, odbierzemy. No i co, udało się. Kurde. Okej, coś takiego. Gdzie go tylko sobie On będzie miał zagrać? 6 HP, nie? Tak, on będzie miał 6, on ma, to jest całkowicie, to jest normalna karta, tak? To jest taka kopia, ale tylko tyle, że to jest normalny stronnik, nie? To nie jest tak jak po Tak, tym, tak. po mrocznym odbiciu, że on po jednym, że ma ten, po jednym strzale ginie. To nie jest token, to nie jest token, po prostu to nie jest token. Boże. On ma 6, mógłbym tu zablokować, w sumie może z niego takie mięso armatnie zrobić. Też w sumie może być dobry z tą swoją krwiożerczością. A tu mi możesz 5 wbić. Ale zaraz też mam jeszcze fajną opcję jedną. Ej, ja mam też fajną opcję, bo zapomniałem o tym. Dobra. Let's go. To nie było miłe. No, wiem. A jakieś namioty wojenne tutaj grasz? Czy coś takiego? Dwa razy. Namiot jest git. Ale w sumie ja bym tutaj mógł nawet. Mógłbyś zastąpić te namioty tym, ołtarzem wolnych magów, tak naprawdę. Jak grasz stronników, którzy powiedzmy przynajmniej należą do dwóch szkół magii, to zawsze ten
Ten kurczę. Ołtarz może być git. A tutaj trochę zrąbałeś. Znowu o tym hasafachu zapomniałem. No. No on jest troszkę upierdliwy. No dobra, to sobie to skopiuję. Powiedzmy, że tu i tak go porobisz tym chyba szybkim atakiem. Chyba, że... O, zaraz, czy ja mam jakiegoś strzelca? No tak, problem w tym, że nie mam żadnego strzelca. Tego nie mogę stargetować. A dobra, to zrobimy z niego mięso armatnie. Zresztą tutaj też by był mięso armatnie w sumie. Rój insektów by mi się przydał. No rój insektów... W sumie dwa, bo Hasafach i tak nie zginie jeszcze. Chociaż nie, znaczy zginie od kontry. Szybkim który... bym dobił. No to... Ósemka. Dobra, to się wpacnie. Nie wiem tylko, czy grać kurcze blade. Bo ty możesz mieć oślepiające światełko jakieś. W sumie to ten. To ja sobie pyknę tak. Tego zioma tutaj. Zagramy. Hasafachowi dam zakaz targetingowania. Żebyś mi chyba nie wbijał damage'u więcej, to ja sobie przestawię tą harpię tutaj. To może być trochę niebezpieczne, mam tylko 7 HP. Jeszcze mogę połapać na twarz jakiś niepotrzebny damage. No a tylko tyle, że otworzyłem drogę do Hasafacha, no ale... Swoje zrobił, dwie jednostki skopiował. Zwrócił się, kurczę blada, ile to kosztuje? 3, 4, no. Chyba go załatwimy. Mówisz? Taki strzelec by mi styknął. I teraz daj go tutaj. Zresztą nie, to bez sensu, bo oni tak wszyscy unik zrobią. Właśnie ciekawe, jakby zadziałała ta mechanika z szerokim atakiem tutaj, który by pierwszy unik zrobił. Nie mam pojęcia. Tutaj zaatakował, to oni we dwóch zrobili unik. Tak. Okej. Czy ja jestem w stanie to wygrać? A nie, Boże. Oni uniku nie mają. Zapomniałem o tym Chryste. Ja gadam o uniku, oni uniku nie mają. Twoja raczej sama unik. Tak, no właśnie mi się porąbało, że ten kurczę, ten ma chyżość, a nie unik, Chrystus, mi się porąbało z tym, że Boże, oni mają unik. O Boże. Czy to jest GG w tym momencie? No tak. To jest szaman, ja potrzebuję kurna... jakiegoś kurczę blade... czarodzieja. Szaman to nie czarodziej. God damn, gdzie jest jakiś czarodziej? A tu? Osiem... Nie, to jest GG chyba? Chociaż nie, to nie jest GG. Nie wiem jak zabić tego drugiego typka. To tak, dobiorę sobie coś. Gdzie te moje wszystkie czary są? No. Dobrać albo po prostu go zabić tym. Dobra, wiem co zrobię. No Boże, nie dostaję szerokiego ataku, bo nie ma czarodzieja też. Jesus fucking Christ, to też nie byłoby za ciekawie. No nic, to będzie tak. Coś takiego to zakaz targetowania. No i let's go. 5 hapsów. No tak czy siak, czy ja mogę to zginąć teraz? Jak jesteś w stanie zabić jakąś tą zniewoloną harpię i zbuffować tego swojego rozdzieracza, to jeszcze mogę zginąć. No, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tydzień najemników, harpia ginie. A co dalej? Znaczy ruin insektów, chociaż... Nie, Boże, ruin insektów by ci nie pomógł. Musiałbyś mieć jakieś oślepiające światło.
Nie, mam Zefirię. Albo, ale to mnie. Czerwoną. Czerwoną. No ale to ci tak nic nie da. No chyba, że przestawisz tego typka, zaatakujesz. No ale czerwona Zefiria nic ci nie da raczej tutaj. Musiałbyś mieć niebieską Zefirię. To byś mógł coś wywalić właśnie. Wtedy. Ale tu nie można jej grać na Zartoku. No tak, no bo on nie ma kurczę ten magii powietrza. A jeżeli rozdzierasz machyżość i użyję na nim jeszcze umiejki za Zefiri, to nie będzie miał dwóch jakby razy, nie? Nie. Znaczy, możesz go przestawić, on wtedy traci ruch, a później możesz zagrać Zefiri i on znowu dostanie chyżość, tylko nie wiem jaki to ma sens. Ale zaatakować może raz tylko, tak? Tylko raz zaatakuje, ale możesz go dwa razy przestawiać z pasyw, znaczy z umiejętnością Zefiri. Ale nie wiem jaki to ma sens, przestawianie go po prostu w te i we w te. Jeden z moich ulubionych tal, już tak dawno nie grałem, że miałem chyba z 2 tygodnie w dosa nie grałem w listach, to się po prostu zapomina o różnych rzeczy. Męczyłem dualistę i Hearthstone, aż wstyd mówić. Grałem w Hearthstone, nie chciał. Dawaj, dawaj, bo się czas kończy. Miałem chyba GG i tak. No jak tydzień najemników wejdzie, to może być GG. Oczywiście, czegoś inaczej jestem w stanie to zrobić. Chyba tylko z tygodniem najemników. Możesz zabić tego łucznika na dole. I ten dostanie krwiożerczość. No, ten dostanie krwiożerczość i ten sobie przeskoczy tu. Też jest taka opcja, ale zobaczymy czy tydzień wejdzie. Też będzie zabawnie. Co działo? Coś takiego. Kurczę, nie mam tego. Nie mam żadnego czarodzieja, bym sobie szeroki atak bym dostał na Rakshasie, a to dupa. A co ono ma teraz? Ono ma unik i chyżość tylko. A szeroki atak dostaje i jakoś są. No, musi koło czarodzieja stać. Dostaje plus 2 do ataku i szeroki atak. No, szeroki atak. A jeszcze jakbym miał karma za nowego ucznia, to byłoby zajebiście. No. Nie musi stać obok, żeby dostać szeroki. Wystarczy, że będzie na polu bitwy. No. Musi tak. Stać obok, żeby plus 2 chyba, tak? Żeby plus 2 dostać, to właśnie musi być obok czarodzieja. No. Boże. No nie jest to, nie będę kombinował czarodzieja, no chyba, że dobiorę czarodzieja, zobaczymy. Tak czy siak. Teraz mi wyłączyło mi teraz tydzień najemników. Dobra, no tak czy siak mogę to skończyć. To co, ja sobie pyknę jeszcze raz. Jeszcze... Ja chyba tam Ariannę wezmę tyle. Dawaj. Ja sobie zagram jeszcze raz tą talią, bo ona w sumie na nawet lepiej się spisuje na kontrolę, tak mi się wydaje. Dobra, to lecimy. Zobaczymy jak to pójdzie. Rozdanko. No nie jest najgorsza, ale jakaś druga dwójka by się przydała. Chyba to przygarnę. Będę już kombinował. O! Miodzio. Coś takiego. Fiu. Dobra, nie będę kombinował, jak koń pod górę. Chociaż... Zobaczmy tak, co z tego wyjdzie. Okej. Okay. Teraz chyba się trochę... No, to teraz troszeczkę popłynąłem. Tak to jest, jak się kurczę zagra. Glitch. Tak czekałem właśnie, żeby w jednej linii ustawił. Zajebieście. Zajebioza, dosłownie zajebioza. Dwie karty poszły się walić. No to się ciekawie robi.
Aż tutaj liczyłem. A, wezmę sobie, ostrzelam tego lisza. A później to wszystko jakoś wyczyszczę. Dobra, nie będzie tak. Whatever. A, czy ona tutaj ma być? Dobra, nie będzie. To tak nie bez znaczenia teraz. Chociaż w sumie to mogłem przestawić strzelca i zagrać tego kurczę Gina, żeby przynajmniej zabić tego. Oh, god damn it, serio. Teraz taka średnia ręka, tylko atropos ze stworu, gdzie nic nie ma na cmentarzu. Aha. Dobra, przynajmniej tą ruin insektów może uratuje. Nie wiem tylko, czy to ma sens, jak wyłapie zagubionego w mroku, to i tak zginie. Nie, to nie ma sensu. A grasz tym mogilniki? To co? Mogilniki, grasz mogilniki? Tak. No właśnie. Okej. Okej. Nie jest źle. Kurczę, w sumie musiałbym oblukać to spolszczenie, bo jest nawet spoko zrobione, nawet bardzo dobrze. A nie miałem jakoś weny specjalnie tego sprawdzać. Ale może jak zacznę nagrywać tą nową serię ze znajomymi, to może sobie zafunduję no, tą to spolszczenie, bo jest naprawdę spoko zrobione. Nie wiem, widziałeś to spolszczenie? Od czego spolszczenie? Doca, znaczy taka poprawiona wersja A nie, to nie widziałem. Zrobiona przez jednego kolesia, bo że zapomniałem jaką miał ksywkę. Na forum, ja na Facebooku wrzucałem info o tym. To, ale całkiem spoko opcja. Bo te dżiny są nareszcie dobrze przetłumaczone i tak dalej, wszystko. Wszystkie błędy są poprawione, naprawdę spoko tłumaczenie. Spoko, taka poprawka lokalizacyjna w sumie można powiedzieć. W sumie to tak, tego ja nie chcę zagrywać, ale... To spoko nawet. Ale to bym sobie zagrał. No... Ja wiem. I znowu on. No, znowu ten upierdliwy dziad. Jeszcze on tak ma ochronę przed ciemnością, to już w ogóle jest zabawne. To fajną ma synergię z tymi, z zaklęciami Ariany. I z kartami w ogóle. To jest sporo kart ciemności. Arcylisza tu zagrałeś, ale Arcylisz też mu damage'u nie wbije. To jest bez sensu. Aha, bo on jest, fajnie. Bo on jest stworem ciemności. Tak, nie zauważyłem. Nawet nie będziesz mógł go... Nie będzie się leczył, będzie dostawał damage, ale nie będzie się leczył. Tak nie wiem, co z nim zrobić dokładnie, bo tak... z chęcią bym go sobie skopiował, ale ty pewnie nim uciekniesz za chwilę. Tak, teraz mam... A teraz mam ten, takie trochę RNG, 50 na 50, mam zagubionego w mroku i mogę zabić albo Gula, albo mogę zabić tego twojego, kurczę, Arcelisza. Nie wiem, czy to RNG siądzie, czy nie. Trochę tak się chwalę, co mam, nie wiem, czy to takie na zdrowie mi wyjdzie, no ale dobra. Ja w ogóle zagrałem tego Lisza Neofita za mogilnik, bo myślałem, zapomniałem, że ty mi Gula wyrzuciłeś ze cmentarza, a mówię, wyskoczy i... Aha, no tak. Zasłoni Lisza. To dupa. O, troszku. Dupa po całości. Dobra, zrobię tak, nie będę się już czaił. Nie będę się bawił w RNG ani w nic innego. Jakieś 50-50 to nie dla mnie. Atropos nie jest magii ciemności, może on tutaj zadziała. No nie jest magii ciemności, tylko pytanie, czy chcesz go zagrać. I gdzie go chcesz zagrać? Naprzeciwko Hasafaha. No, możesz próbować, ale jak wyłapię jakiś roje insektów, to jak go skopiuję, to naprawdę nie będzie fajnie. Bo jeszcze z tego zagram i kurczę. Znaczy on zagra, jego pasywka działa wtedy, nie? I sobie podnoszę karty z cmentarza. Już miałem taką, miałem taką akcję. Ja bym tam najlepiej zagrał na twoim miejscu mogilnik i zaraz, masz coś na mogilniku?
Znaczy, w sumie nie, mogilnik to nie, w sumie nie graj mogilnika, bo to jest bez sensu. Bo Lisza zagrasz. Chyba, że masz tygodnie u Marlaków i możesz ten. Te okaleczone jednostki zabijać. Masz tygodnie u Marlaków? Grasz tutaj? Nie. No właśnie, to się opłaca grać. Jak grasz mogilniki, to jest dobra opcja. Bo na przykład, jak masz coś okaleczonego w mogilniku, to możesz to zabić, zyskać surowce, a później i tak wyskoczy z mogilnika. Więc to jest spoko nawet. Ale nie mam co zagrać za bardzo, chyba zagram ten mogilnik. Mam ten skok w czasie, oczarowanie. Czarowanie, no czarowanie nie zagrasz, skok w czasie też raczej ci się nie przyda, bo nie masz stronników. O, sorry, ja może kucie. No albo coś takiego przynajmniej. Nie ma powstania mówcy, kurczę, ze światów. Co zrobić? Tough life, po prostu. Dobra, będę tak. A plus. A plus tak. Jeszcze się okaże, że masz jakieś kurcze blade upierdliwe zaklęcia. Przeszukujemy podróż insektów. Teraz jak go tam zostawisz, to ten, to ja go sobie zabiję tym, Boże, nie Atroposem, tylko Hasafachem. I go Wiem, wiem, tylko skopiuję właśnie. jego. Tak to Więc... mi 4 damage'u. No tak 4 damage'u, a tak sobie skopiuję jednostkę, będę miał 4 HP ona będzie miała, więc ruin insektów jej nie porobi. Tak szybko przynajmniej. No kwestia gustu, co chcesz zrobić. No jak chcesz coś okaleczyć, a później przygotować sobie to pod ruin insektów, no to możesz tak grać, tylko że... No ja to skopiuję po prostu. No to się opłaca grać te tygodnie u Marlaków, to jest dobra opcja na mogilniki. Zawsze lubiłem grać tam z 2-3 sztuki, może nie 4, ale 2-3 można zagrać. Honki donki. No ten ghoul to też nie był taki najlepszy, szczerze mówiąc. Taką rękę miałem, że nie wiedziałem co zagrać. W sumie arcyrisz tak nie może atakować Hasafacha to. No to. Grubo. No wiem, taka antykontrolka trochę, więc to dobrze mi się tą talią zawsze grało na kontrolne deki. A jeszcze jak masz kiepskie rozdanie, to już w ogóle możesz mieć rebus. Tego mówisz, świniaczka, chcesz przejąć? To się zastanawiam, gdzie go rzucić, czy naprzeciwko gula, może. A masz ten coś na mogilniku za dwa? Masz gula, to nie. No to ten, to chyba najlepsza opcja naprzeciw gula, moim zdaniem. Właśnie, też mi się tak wydawało. A ten ma chyżość, ma unik, gul ginie. Naprzeciwko Hasafacha to raczej się nie opłaca go zagrywać, bo trochę ryzykowne. Więc to i tak była najlepsza opcja chyba. Co ja mogę zrobić? Coś takiego. Mogę, ale nie muszę ruin insektów zagrać. Nie chcę roju grać. Teraz tak. Dobra opcja. Coś takiego, coś takiego. No, pójdziemy sobie przeznaczenie. Mam kurczę grotę. Teraz rój insektów mi doszedł, jak już. No, tak jest zawsze. Dostajesz to, co potrzebujesz, gdy już przegrywasz. No, może nie przegrywasz, masz te dwa mogilniki, ale to i tak będzie trudno coś zrobić. Co ty masz tam na tym cmentarzu? Gula, lisza, lisza. No i to tyle, co może dropnąć. No chyba, że masz dwa roi insektów, no to może być No, ciekawie.
Problem w tym, że nie mam. Ale w ogóle w talii, czy tylko na ręce? Nie no, w talii mam 4, nie? O. Zastanawiam się nad skokiem w czasie, ale to chyba bez sensu. Znaczy, no skok w czasie da ci tyle, że. No nie, no to jest bez sensu poza ci skok w czasie. Przecież i tak wyskoczą ci z mogilnika ci goście. Znaczy, no tak, no bo dostaniesz tych gości. Ale tam ci byli. Nie, no to jest bez sensu. Znaczy, zabiłbyś tą Rakshasę tylko. Może coś takiego. No to już chyba lepsza opcja. No już lepsza, chociaż i tak tutaj ten Hasafach ciągle będzie cię troszkę gnębił. No, znowu coś skopiuję. Tak, troszkę. Nic nie mam do zagrania. Chyba GG. Nie wiem, musiałbym. Tutaj jest 0, tu jest 7. Nie no, GG to jeszcze nie będzie. Chyba zaraz 7, 9. Nie, nie ma opcji na GG raczej. Musiałby być tydzień najemników jakiś. Ile w ogóle kart grasz w tym deku? 59 czy więcej? Właśnie nie wiem, wiesz, musiałbym sprawdzić, ale chyba trochę więcej, chyba 61. Coś takiego. Jak tak patrzę co grasz, to chyba tylko Hasafaha mi brakuje. Może coś podobnego. To jest dobry dek, no ma przyzwoite win ratio. Ale czekaj, nie mogę. Ruin sektu walno, to by Hasafach zginął. Nie było opcji w ogóle. Chociaż, ja nie wiem, może było opcja. Już nie sprawdziłem do końca. Coś takiego. Co tu masz, to dwójeczek? To jest trochę niebezpieczne. Dobranowi podziękujemy. No w sumie to możesz pozabijać tych stronników z licznikami, ale to się raczej tobie i tak nie opłaca. Bo to oni i tak nic nie zrobią, więc whatever. Takiego może. Okej. Zobaczymy co się, ale to z przodu będzie chyba gul wypadł, więc to i tak jest GG. Tutaj w tym, w tej linii, tam gdzie jest, no, gul wypadł. Czy ja to mogę jakoś inaczej wygrać, niż zabijając tego gula? Nie ma opcji. Mam ruin sektów, ale wtedy, chociaż nie, ruin sektów mogę walnąć i też wygram niby. Rozwalę swoje. Opcja to by było jakby wyskoczył ten. No tylko, że ja go usunąłem ci z tego, z cmentarza, wiesz? Ale i tak, bo mam ruin sektów, to i tak bym wygrał, bo on ma 3 hubs. No więc to tak, nie ma opcji raczej. Zobaczymy co ten, co mi dobierze. 2 razy zwierzolud. A nie jest można to skończyć. Jak chcesz to tam gdzieś na, nie wiem, mogę ci ten, to już poza nagraniem mogę ci powiedzieć najwyżej co mam w tej talii, albo jak chcesz to sobie możesz na tubie gdzieś tam. Spoko, to zaraz gdzieś tam napiszę do ciebie. Dobra, to tyle, będziemy kończyć ten odcinek. Dzięki wielkie, mam nadzieję, że się podobało. Ja myślę, że takich odcinków więcej będę teraz nagrywał, bo w sumie można grać taliami, które nie crashują i gra się całkiem spoko, tak jak widać. Dobra, z mojej strony to tyle. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej.